Witamy Państwa serdecznie na prezentacji naszej mapy wydatków Warszawy 2016. Głos zabiorą Pani Poseł Anna Maria Siarkowska, przewodnicząca Koła Poselskiego Republikanie, Michał Poboczek, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia Republikanie, Pani Magda Małgorzata Janowska, poseł Republikanów, oraz Marcel Kinowski, nasz sekretarz. Oddaję im głos. Dzień dobry. Dzisiaj prezentujemy. Mapę wydatków Warszawy. Jest to pierwsza mapa wydatków w tym roku przygotowana przez Republikanów. Pierwsza mapa wydatków, która pokazuje, na co są przeznaczane pieniądze na forum, na poziomie samorządu. Republikanie przygotowali mapę wydatków największych miast, tak żeby pokazać, na co idą podatki. Które płacą um, obywatele. Ta inicjatywa um, ma na celu um, zapewnienie większej przejrzystości um, dla um, wydatków, um, które, na które um, przeznaczają konkretne miasta um, swoje fundusze. Um, te wydatki, które do tej pory są przedstawiane um, na stronach miast w formie tabelarycznej, um, są nieczytelne. I taka forma pozwala mieszkańcom na lepsze zapoznanie się, na co idą ich pieniądze. Ta inicjatywa to jest inicjatywa właśnie środowiska republikańskiego, która została zainicjowana właśnie w 2012 roku przez Fundację Republikańską, która zaprezentowała. Mapę wydatków państwa. Od 2013 roku Stowarzyszenie Republikanie publikuje tego typu mapy wydatków na poziomie samorządów. Dzisiaj prezentujemy Państwu mapę wydatków miasta Warszawy. W najbliższym czasie opublikowane będą kolejne mapy wydatków, które prezentować będą nasze lokalne kluby republikańskie w danych już miastach między innymi w Siedlcach czy też w Gdańsku. Jeżeli chodzi o mapę wydatków Warszawy. Warszawa wydaje każdego roku prawie 14 miliardów złotych, z czego najwięcej, tak jak możemy tutaj zobaczyć, na lokalny transport drogowy. Na komunikację miejską, na pomoc społeczną, na oświatę i wykonanie. Jako Republikanie od lat sądzimy, że środki wydawane przez miasto stołeczne są wydawane nieefektywnie, że tam, gdzie wydawane są największe środki, czyli chociażby w polach Transport, czy jeżeli chodzi o oświatę, można te środki wydać bardziej efektywnie, z większym pożytkiem dla Warszawiaków. Jeżeli chodzi o transport publiczny, zwiększając konkurencję w komunikacji miejskiej, szczególnie w komunikacji autobusowej, w tym, żeby nie tylko walczyć z kierowcami na co dzień, ale żeby transport był rzeczywiście zintegrowany i lepiej przysługiwał się mieszkańcom, jeżeli chodzi o kwestie, Oświaty, wychowania, ochrony zdrowia. Tu też uważamy, że większe środki powinny być przeznaczone na, na opiekę przedszkolną, żłobkową, z czym mają największy problem warszawskie rodziny. Dlatego też postulujemy chociażby wprowadzenie. Bonu wychowawczego, żeby te pieniądze szły za warszawiakami, a nie szły na, na cele centralne, które są często wykorzystywane o wiele mniej efektywnie. Tak jak pani poseł Siarkowska powiedziała wcześniej, mapami wydatków zajmujemy się od 2013 roku, Pierwszą mapę wydatków Warszawy opublikowaliśmy w trakcie kampanii referendalnej odwołującej Hannę Glonkiewicz-Walc. Jesteśmy w takim czasie, kiedy należy rozpocząć dyskusję wokół rozwoju Warszawy i o tym powie Michał Połuboczek. Chcielibyśmy tak zacząć taką prawdziwą dyskusję na temat budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy też rozpocząć serię spotkań z, ze wszystkimi mieszkańcami Warszawy, czyli z, z organizacjami reprezentującymi wszystkich obywateli, nie tylko te wybrane grupy, bo teraz są takie sytuacje, że pewne projekty przechodzą, można powiedzieć, lobbowane przez pewne grupy. Lokalnych działaczy. Chcemy zrobić to szerzej, zacząć taką szeroką dyskusję, by wszyscy obywatele mogli zobaczyć, na co idą te, te pieniądze. Szanowni Państwo, tutaj w kontekście wydatków miasta Warszawy chcielibyśmy, żeby każdy z mieszkańców mógł się właśnie zapoznać z tym, na co idą jego pieniądze, na co są przeznaczane. I na przykład zwrócił uwagę na takie, takie ciekawe elementy, jak ilość środków przeznaczanych na transport, czy ilość środków przeznaczanych na edukację, albo na przykład na bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo w Warszawie jest przeznaczone, Nieco, trochę powyżej 1% budżetu. I to jest właśnie pytanie, czy rzeczywiście jest to ilość wystarczająca w kontekście zadań, które przecież stoją przed, przed prezydentem miasta Warszawy, jako szefem chociażby obrony obrony cywilnej. Na takie rzeczy powinniśmy dzisiaj zwracać uwagę, o takie rzeczy powinniśmy pytać i dzisiaj rozpoczynamy um, chcemy rozpocząć właśnie szeroką dyskusję, szeroką debatę na ten temat, czy pieniądze obywateli są wydawane racjonalnie i czy można to zrobić lepiej i w jaki sposób. Czy są jakieś pytania? Proszę. Dzień dobry. Kacper Rogacy, Agencja Informacyjna Polska Press. Ja mam pytanie do Pani Przewodniczącej. Sądząc po Pani wypowiedzi i po tej inicjatywie Republikanów, można się jakby domyślać, czy Pani zamierza startować na prezydenta Warszawy przy wyborach? Stowarzyszenie Republikanie rozpoczyna oczywiście debatę samorządową już dzisiaj. Chcemy rozmawiać o tym, co jest, co jest potrzebne, co można zmienić na forum, na szczeblu samorządowym. Natomiast na tę chwilę jest jeszcze za wcześnie o tym, ażeby mówić o naszych, o naszych wyborach. Teraz jest czas na to, żeby prowadzić rozmowy, a na takie konkretne deklaracje przyjdzie, przyjdzie jeszcze dobry moment. Myślę, że jeszcze musi upłynąć trochę czasu do wyborów samorządowych. Mamy jeszcze Ponad rok. Pocztułnik graczek wiadomości państwo przedstawiają kolejną mapę Warszawy, też inne mapy wydatków innych miast były przedstawiane. Czy przeprowadziliście państwo taką analizę jakościową? To znaczy, na jakim odcinku w Warszawie w porównaniu do innych miast te wydatki są wydawane najbardziej nieefektywnie? Tutaj widzimy na przykładzie Warszawy, że są wydawane bardzo duże środki na komunikację i na transport, o wiele większe niż w innych miastach. To siłą rzeczy przekłada się na stopień wykorzystania transportu publicznego przez mieszkańców, i tutaj widzimy bardzo duże pole do zwiększenia efektywności miasta, wprowadzenia konkurencji między przewoźnikami rywalizującymi o kontrakty publiczne. W Warszawie mamy do czynienia chociażby z quasi-monopolem miejskiej spółki autobusowej. Tutaj można szukać więcej efektywności. Podobnie jest z oświatą i z wychowaniem, gdzie Warszawiacy borykają się z dużymi problemami, jeżeli chodzi o edukację, zarówno opiekę żłobkową, jak i edukację przedszkolną. Tutaj tych pieniędzy można byłoby wydawać więcej, żeby Warszawiakom żyło się łatwiej, lepiej i żeby Poziom życia wzrastał. Czy znaczy w jakimś miejscu w tym budżecie jest uwzględniona reprywatyzacja, bo wiemy, że dla budżetu Warszawy jest to sprawa, która obciążyła budżet, to znaczy nie, tak naprawdę nie, nie przyniosła zysków, przyniosły straty. Wiele milionów odszkodowań, CBA mówi nawet o 2-3 miliardach złotych dla strat dla budżetu Warszawy. Czy państwo. Uwzględniali ten, ten wątek. E, tak. E, to reprywatyzacja i kwestie związane z polityką lokalową są w budżecie Miasta stołecznego Warszawy ujęte w polu. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska. Trudno tutaj mówić o miliardach, to jest, to jest niecałe pół miliarda złotych na cały ten obszar. Sprawy reprywatyzacyjne ciągną się latami. Trudno tutaj powiedzieć, żeby w jednym roku miało, miało to być 2 czy 3 miliardy złotych naraz. Z uwagi na to, że to są procesy sądowe, to trudno zabudżetować w ramach jednego roku. Zwłaszcza, że w 2016 roku już było tych reprywatyzacji mało z względem lat poprzednich. Dokładnie tak. W roku 2016 te środki przeznaczone na reprywatyzację rzeczywiście spadły, ale to pewnie z uwagi bardziej na to, że pojawiła się większa kontrola społeczna, jeżeli chodzi o poszczególne budynki, jeżeli chodzi o poszczególne projekty reprywatyzacyjne. Dziękuję bardzo.